Już bardzo zapraszam do subskrybowania tego kanału. Indyfikator podmiotu scp bl 021 j Miał! Klasa podmiotu bezpieczne. Uwaga! Dalszy dostęp do dokumentu posiadają jedynie ludzie. Upewnij się, czy nie jesteś kotem. No, miał, miał, miał. Miał, Mia jestem człowiekiem. Specjalne czynności przechowawcze. scp 021 j może dowolnie przemieszczać się po placówce 33. Badania i eksperymenty nad obiektem są zezwolone wyłącznie za zgodą obiektu. Jedyne wymogi mieszkaniowe obiektu to karton o wymiarach 50x40x15 50 cm. Podmiot ma zezwolenie na dowolne przemieszczenie Przemieszczenie kartonu po środku. Personel, próbujący przenieść obiekt, musi zostać wyekwip... wyekwipowany w parę skórzanych rękawiczek. Wszystkie próby umycia obiektu mogą dostać, dostać zezwolenie jedynie za pośrednictwem Rady Opinion. Z uwagi na zagrożenie, scenariusza końca świata klasy XK, SCP-L2 pl 021 J Miał nie może do, zostać dopuszczony do takiego dokumentu z powodu wysokiego prawdopodobieństwa jego FOHA. Opis: SCPL021 J Miał to kod sy syberyjski o wadze 5 na 3 kg. 5,3 kg. Obiekt jest y, świadomy o jego poziomie inteligencji. Jest określony jako delikatnie powyżej swe, d, Twojego. Oficjalna nazwa podmiotu oprócz desygnacji dy, SCP-021J Miał! to doktor Leon. Lecz pracownicy Fundacji Pokryjomo nazywają go obiekt łapuś. Bytowi zdarza się. Przejawiać typowo kocie zachowania, jak chęć pieszczoty, wchodzenia na, na najwyższe punkty i obserwacji terenu. Czy nahalne proszenie o czyjeś jedynie mimo posiadania własnego? scp 021 miał! Je, miau, jest oficjalnym pracownikiem fundacji opowaniu o upoważnieniu poziomu drugiego. Obiekt potrafi porozumiewać się werbalnie, mówiąc płynnie po polsku i angielsku, jak i pisemnie przez łapanie długopisu bądź ołówka, wpyszczek. Obiekt posiada struny głosowe, charakterystyczne dla przyś, przedstawicieli swojego gatunku. Mechanizm porozumiewania się z nieznany sipl 021J miał! Posiadam doktorat z fizyki materi materii, <kłysy> skon skondensowanej ulubionymi miejscami istniejącymi na lodówce w kuchni, jak i moje biurko, zawsze gdy pracuję. Po zobaczeniu przez obiekt kubka czy szklanki, obiekt wywoła prośbę zrzucenia go na ziemię. Po skierowaniu pytania o przyczynę tego zachowania, obiekt odpowiedział: Nie jestem pewien, czy szklanka jest w powie pusta czy pełna. Pytaniem jest brzędek! Jaka szklanka? Obiekt wielokrotnie został zaobserwowany, patrząc się w, w, na ścianę placówki, mimo braku jakiegokolwiek przedmiotu czy ruchu w miejscu obserwacji. Instancja odmówiła wytłumaczenia swojego zachowania. Ogólne badania nad SCP-021 J: Miał Inteligencja powyżej przeciętnej. Spo spostrzegawczość bardzo dobra. Dojrzałość społeczna nisko rozwinięta. Funkcjonowanie w sytuacjach stresowych powyżej przeciętnej. Sprawność psychologiczna wysoka. Zdolność, zdolności, zdolności manualne poniżej przeciętnej. Skłonności socjopatyczne brak. Przesłuchanie pierwsze. Przesłuchiwany scp 021 j Miau! Przesłuchujący dr Trianton. Wstęp. Pierwsze przesłuchanie obiektu 12 godzin o, 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 po znalezieniu. Obiekt jest biologicznie bardzo młody. Właśnie na pierwszy tydzień życia. Przesłuchujący. Przesłuchujący. Witaj. Podobno potrafisz się porozumieć po polsku i angielsku. Nie licza, Nie licząc jeszcze jednego, o którym nie wspomniałeś. A czy mógłbyś podać jakiś przykład? Miał! Miał! Miau! A czy mógłbyś przybliżyć, co to oznacza? Eksperyment pierwszy. Opis. Obiekt został poddany nam na oddziale działanie silne, silnie stresującej sytuacji, w której musisz zdecydować, czy ma zostać w pęsień, czy wyjść. 1. Brak człowieka w polu widzenia drzwi zamknięte, nie, nie zamknięte na klucz wyszedł. 2. Brak człowieka w polu widzenia drzwi zamknięte na klucz położył się na ziemi i zasnął. Przed drzwiami, przed, przez co poprzez pu, późniejsze otworzenie drzwi zo, został nim uderzony. 3. Człowiek w polu widzenia, drzwi zamknięte, nie zamknięte na klucz, stanął przed drzwiami i miałczał. wyszedł po otworzeniu. 4. Człowiek w polu widzenia, drzwi zamknięte na klucz, stanął przed drzwiami i miałczał. został w pojęciu otwor... po otworzeniu. Eksperyment drugi. Obis. Opis. Obiekt został zamknięty w pomieszczeniu o wymiarach 3x3x3 metry na 3 dni. W pokoju znajdował się zapas jedzenia i wody. Wysoki drapak, karton po butach dr. dr Kowalskiej, trzy puste szklanki, fieranka, monitor stylizowany na okno, za którym latają ptaki, kaktus kolczasty i czerwony dywanik. Pomieszczenie zostało wyekwipowane w dwoje kamery. Opis działalności obiektu. Obiekt spożywał pożywnie wodę i w nieregularny sposób o od, odstępach czaso, czasu. Odpoczywał najczęściej poprzez siedzenie w, na kar, w kartonie. Jednak zasypiało ją drapaku. Obiekt został wielokrotnie zaobserwowany, próbując zjeść kaktus. Pomimo Mimo braku sukcesu przy każdej próbie, fieranka została zniszczona przy, przy próbie wspięcia się po niej Obiekt, obiektu. Mimo braku potencjalnego miejsca, gdzie owa akcja mogłaby pozwolić na się dostać, obiektowi kilkukrotnie obserwował ptaki, jed, jednak Zasyp, zaprzestał po uświadomieniu sobie ich nierealności. Instancja stukła szklanki dopiero po wyjściu, wejściu personelu mający zakończyć eksperyment.